Magdalena Kowalczyk, witam Państwa w programie Rozmowa o. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowych dowodach osobistych, ale także o kontrowersjach wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego. Naszymi i Państwa gośćmi są kierownik Biura Ewidencji Ludności Dowodów Osobistych pani Beata Gamrot i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim pan Piotr Bernacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z dniem 1 marca weszła w życie nowelizacja dotycząca przepisów odnośnie dowodów osobistych. Pani Beato, czego dotyczą zmiany? Od 1 marca gminy pracują na aplikacji Źródło, która obsługuje system rejestrów państwowych. W skład systemu rejestrów państwowych wchodzi rejestr PESEL, rejestr dowodów osobistych oraz baza aktów stanu cywilnego. Wprowadzanie danych odbywa się online w czasie rzeczywistym. Wzór dowodu osobistego, obecny wzór dowodu, tak? Co zastąpi kontrowersyjne pytania odnośnie wzrostu i koloru oczu? Tak, wzór dowodu osobistego uległ zmianie. Nie ma już w obecnym dowodzie informacji o adresie zameldowania, nie ma również rysopisu, czyli koloru oczu czy wzrostu i nie ma również podpisu. Ustawodawca natomiast dodał zapis o obywatelstwie polskim. Czy podniesiony został poziom ochrony przed fałszowaniem i jakie są zabezpieczenia? Tak, podniesiony został poziom zabezpieczeń. Wymienię tutaj kilka z tych zabezpieczeń. Nazwisko i data urodzenia są wyczuwalne przy dotyku. Na zdjęciu znajduje się hologram, który zmienia kolor w zależności od kąta padania światła. W prawym górnym rogu po stronie awersu i rewersu znajdują się znaczki, na które jeżeli patrzymy pod światło, dają napis RP. Na dole w lewym dolnym rogu znajduje się powtórzone zdjęcie, na którym jest rok ważności dowodu. A po stronie rewersu na górze znajduje się mapa Polski ze skrótem RP, która też w zależności od kąta padania światła zmienia kolor. I po drugiej stronie też jest powtórzone zdjęcie i na dole w tych oznaczeniach jest jeszcze powtórzony numer PESEL. To takie główne z tych zabezpieczeń. Czy zdjęcie nie ulega zmianie? Zdjęcie uległo zmianie, teraz jest zdjęcie takie jak do paszportu na wprost. To znaczy fotograf, tak? No fotograf powinien wiedzieć. Jeżeli pójdziemy, powiemy, że zdjęcie do dowodu, to już powinien nam zrobić takie zdjęcie. Kogo obejmuje obowiązek zmiany dowodu? Osoby, którym upływa termin ważności dowodu obecnie, bo taka osoba powinna najpóźniej na 30 dni przed końcem upływu terminu ważności złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Osoby, którym zmieniają się dane w tym dowodzie, z tym, że jeżeli zmiana dotyczy adresu, to tylko mają te osoby obowiązek wymiany, które zmieniły ten adres do końca lutego. Jeżeli zmieniły od 1 marca, to już nie mają obowiązku wymiany dowodu osobistego. No i oczywiście osoby, które utraciły dowód, czy dowód uległ uszkodzeniu, no to też powinny niezwłocznie zgłosić się po wymianę dowodu osobistego. Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty? Zasadą jest, że wniosek o wydanie dowodu osobistego składamy osobiście. A od tej zasady są wyjątki, czyli wyjątkiem będzie tutaj, że składa rodzic czy opiekun prawny lub kurator dla osoby, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli będą to małoletni powyżej 13 roku życia, czy osoby ubezwłasnowolnione częściowo. W stosunku do osób, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych, czyli ubezwłasnowolnionych całkowicie lub dzieci poniżej 13 roku życia, składa rodzic lub opiekun prawny. I to będzie nowum, tak? Bo w tych zmianach przepisów teraz może sobie złożyć jeden rodzic tylko. Nie musi być jeden i drugi. Tak, do tej pory musieli oboje rodzice składać, a teraz od 1 marca może złożyć jeden z rodziców. Jest jeszcze zapis... Ale wejdę w słowo, czy to nie jest niebezpieczne, czy to może właściwie tak umożliwić jednemu z rodziców wywiezienie za granicę dziecka? Na pewno. To znaczy z jednej strony ja bym powiedziała, że to jest zmiana na plus, bo często jest tak, że jednak drugi współmałżonek, drugi rodzic gdzieś przebywa za granicami nawet kraju i wtedy był problem, czy ci rodzice mieli problem ze złożeniem wniosku, bo no, był utrudniony kontakt z tym drugim rodzicem. A z drugiej strony, jeżeli są rodzice w sytuacji konfliktowej, no to może stwarzać to zagrożenie. I tu jeszcze nie powiedziałam o tych zmianach, że osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało mniej niż 30 dni, może złożyć ten wniosek osobiście. Jest również możliwość zgłoszenia do urzędu, że osoba nie może przyjść osobiście z powodu obłożnej choroby czy niepełnosprawności. Wtedy taki wniosek jest przyjmowany w miejscu zamieszkania. Chociaż taka praktyka już była stosowana, bo zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego my już oczywiście te wnioski przyjmowaliśmy. Tylko teraz ten zapis znalazł się w naszej ustawie o dowodach osobistych. Kolejne nowum to odmiejscowienie. Pani Beato, na czym ono polega? Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju. Złożenie wniosku w tej gminie wiąże się z tym, że musimy w tej samej gminie odebrać. I teraz tutaj może bym powiedziała właśnie o odbiorze, bo zasadą jest też, że odbiór dowodu osobistego odbywa się osobiście, z wyjątkiem właśnie tutaj tych dzieci czy osób ubezwłasnowolnionych, dla których tam może rodzic, jeżeli to jest osoba powyżej 13 roku życia czy ubezwłasnowolniona częściowo, to może odebrać rodzic, opiekun prawny lub ta osoba lub kurator, jeżeli osoba ma kuratora. W przypadku dzieci do lat 13 czy osób ubezwłasnowolnionych całkowicie to odbiera rodzic, jeżeli sprawuje opiekę lub opiekun prawny. Natomiast w przypadku złożenia wniosku w trybie tego artykułu 26 ustawy o dowodach osobistych, o której mówiłam, że osoba zgłasza nam, że nie może sama złożyć wniosku i pracownik do niej jedzie, to osoba może udzielić pełnomocnictwa. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego pełnomocnictwa na piśmie właśnie do dokonania tej czynności. Z tym, że to pełnomocnictwo zgodnie też z ustawą o opłacie skarbowej podlega opłacie 17 zł. Wyjątkiem tu jest zwolnienie w stosunku do współmałżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa. I to jest ta nowość. Czy pozostają dowody bezterminowe? Z dnia 1 marca nie wydajemy już dowodów bezterminowych. Dowody bezterminowe w obrocie prawnym pozostaną tak długo, jak osoby, którym zostały wydane do końca lutego, będą tymi dowodami się posługiwały, bo osoby te nie mają obowiązku wymiany tych dowodów osobistych. A obecnie dowody są wydawane z terminem 10-letnim, to jest zasada, a 5 lat to jest wyjątek dla dzieci poniżej 5 roku życia. Do 5 roku życia. W przypadku osób starszych, którym się ważność dowodu kończy na przykład w wieku 80 lat, co wtedy? I nie są w stanie sami dotrzeć do urzędu. Tak jak już mówiłam, wtedy mają możliwość zgłoszenia i pracownik do nich jedzie i przyjmuje ten wniosek. Kiedy dowód ulega unieważnieniu? No, po pierwsze w przypadku wydania nowego dowodu osobistego, w przypadku utraty tego dowodu i wtedy osoba powinna w swoim interesie jak najszybciej zgłosić ten fakt utraty. Jeżeli zgubimy, czy skradziono nam, tym bardziej skradziono nam dowód, tak, to powinniśmy jak najszybciej udać się do najbliższego organu gminy, a jeżeli przebywamy za granicą, do konsula i złożyć oświadczenie o zagubieniu dowodu osobistego i wtedy ten dowód zostaje w tym dniu unieważniony. Unieważniane są też dowody z powodu zmiany danych w nich zawartych po upływie 4 miesięcy od zaistnienia tej zmiany. I tutaj, tak jak już mówiłam, jeżeli osoba dokonała nawet przemeldowania do końca lutego, to ten dowód jeszcze zostanie unieważniony z powodu zmiany adresu, bo obowiązywały stare przepisy. Tylko że wtedy było 3 miesiące, a teraz jest ten termin wydłużony do 4. Jak wygląda kwestia zameldowania w świetle zmian? Generalnie nie uległa zmianie. Ja spotykam się z takimi głosami ze strony interesantów, że już nie ma obowiązku meldunkowego. W momencie, kiedy już nie wpisuje się tego adresu, to tym więcej jest tych głosów. Ale zapewniam Państwa, że zgodnie z ustawą o ewidencji ludności ten obowiązek meldunkowy istnieje. Polega on na zameldowaniu się na pobyt stały, zameldowaniu się na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, czy dokonaniu wymeldowania, jeżeli opuszczamy ten miejsce pobytu stałego, nigdzie się nie meldując, to powinniśmy tylko wymeldować się, czy wymeldowaniu się z pobytu czasowego. Ustawodawca tutaj tylko zmienił na niekorzyść obywateli to, że z urzędu jest wydawane tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Pozostałe zaświadczenia są wydawane na wniosek po uiszczeniu opłaty 17 zł. Jakie jest zainteresowanie wnioskami o nowe dowody? Czy są kolejki? Przez ostatnie 2 tygodnie lutego już wtedy było zainteresowanie i były 2 grupy. Jedna grupa mieszkańców, która bardzo chciała jeszcze złożyć wniosek według starych przepisów do ostatniego dnia, do 27 lutego. A była druga grupa, która już wtedy przychodziła, przynosili zdjęcia, pokazywali, czy takie mogą być, dopytywali się, pobierali nowe wnioski o wydanie dowodu i bardzo chcieli właśnie już składać według nowych przepisów. Dlatego 2 lutego, jak już została uruchomiona aplikacja Źródło, która jest ogólnopolską aplikacją, jak już mówiłam, my prowadziliśmy, to jest aplikacja przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale gminy oczywiście musiały się do niej przygotować ze swojej strony. My przygotowania robiliśmy nawet w niedzielę, bo byliśmy w pracy 1 marca, żeby przeprowadzić testy, czy wszystko działa. I także bardzo, bardzo dużo osób od 2 marca codziennie jest około 50 wniosków i jest też zainteresowanie tymi wnioskami składanymi nie w swojej gminie, bo mamy już 22 przyjęte takie wnioski. Czy jakiś koszt odnośnie zmiany dowodu? Nie ma żadnej opłaty, tylko jedno zdjęcie. Osobiście przychodzimy. Pani Beato, czemu właściwie i komu mają służyć te zmiany? Dlaczego zmieniamy dowody? Jakie korzyści, jakie plusy, jakie minusy? Myślę, że korzyścią bardzo dużą tutaj jest to odmiejscowienie, bo możemy złożyć w dowolnej gminie. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach, gdzie jest ta migracja za pracą czy wyjazdy na uczelnie, to jednak możliwość złożenia wniosku w dowolnej gminie to jest bardzo duże ułatwienie. Bo do tej pory też była taka możliwość, tylko wtedy gminy pośredniczyły. Jeżeli ktoś, nasz mieszkaniec złożył wniosek na przykład w Warszawie, to Warszawa nam przesyłała ten wniosek i my wprowadzaliśmy go do systemu i był produkowany. A teraz ustawodawca to uprościł, że rzeczywiście osoba tam przebywa i tam może złożyć wniosek. I nie musi, bo to różnie na to różnie gminy do tego podchodziły, tak? Bo wiązało się to z dodatkowymi kosztami i tak dalej, ale teraz to jest na pewno duże ułatwienie. Dużym ułatwieniem jest też to, że że może jeden rodzic, tak? W przypadkach, jeżeli rzeczywiście nie ma żadnego konfliktu, to jest bardzo dobra sytuacja, tak? Bo też trzeba było gdzieś tego rodzica szukać gdzieś w kraju, gdzieś tam może pracował, czy za granicą jak pracował, to też było duże utrudnienie dla rodzin. No tak, ale w przypadku brania kredytu, zakupu nowego telefonu, nie mamy już w tym momencie w dokumencie adresu zamieszkania. Czy to nie utrudni ludziom? Trudno mnie jako urzędnikowi odnosić się na ten temat, bo dopiero 13 marca w piątek wydaliśmy pierwsze dowody. Osoby pierwsze dowody odebrały. Jeszcze nie mam na ten temat żadnych informacji, czy posługiwanie się tym nowym dowodem będzie stanowiło dla nich jakiś problem, jakieś utrudnienie. Trudno na to teraz odpowiedzieć, bo generalnie urzędnika obowiązują przepisy i nie chciałabym się tutaj wypowiadać, czy to będzie utrudnienie. Być może, że nie, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że wszyscy powinni przyjmować oświadczenia zamiast zaświadczeń, więc nie powinno być utrudnień. Takie nasuwają się kontrowersyjne pytania, czy windykator nas znajdzie, jak będzie wyglądała sprawa kontrolerów, tak? Czy nie będą mieć utrudnionego zadania organy ścigania? No zależy jakie organy ścigania, tak, policja sądzę, że ma dostęp do rejestrów PESEL, więc nie będzie miała żadnego utrudnionego. Windykatorzy, komornicy też mogą wystąpić z wnioskiem o udostępnienie danych, bo jest taka możliwość. Także zawsze gdzieś tą osobę możemy znaleźć. Może będzie utrudnione przez to, że nie wiemy, w jakiej gminie ta osoba jest, no, ale myślę, że nie mamy co zakładać od razu, że interesanci będą wprowadzali w błąd organy ścigania. To w takim razie druga strona medalu, te zabezpieczenia, nasze bezpieczeństwo obywateli. Baza PESEL udostępniona właściwie wszystkim, wszędzie, wszystkim instytucjom. Jak wygląda sprawa ochrony danych osobowych? No są przepisy, które mówią, jakie muszą być zabezpieczenia, żeby dana instytucja wystąpiła o dostęp do rejestru PESEL, więc myślę, że tutaj z tej strony też nie ma żadnych zagrożeń. W dobie hakerów? Trudno mi się odnosić do tego. My pracujemy generalnie na rejestrze PESEL, ale generalnie no, serwery gdzieś są w miejscach nam nieznanych, więc myślę, że przez gminę to też nie ma możliwości. A inne firmy, tak jak mówię, instytucje, to występując z wnioskiem o dostęp do tych rejestrów, to muszą spełnić określone zabezpieczenia i uważam, że ustawodawca o to zadbał, żeby nasze dane były bezpieczne. Miejmy nadzieję. Pani Beato, reasumując, wszystkie novum. To zmiana tego wzoru dowodu osobistego. Najważniejsza, myślę, zmiana, brak adresu, brak informacji o rysopisie, brak podpisu. Za to jest dodane obywatelstwo polskie. Wniosek możemy złożyć w dowolnej gminie i wniosek dla dziecka składa jeden rodzic. Nowelizacja przepisów dotyczy również aktów stanu cywilnego. Panie Piotrze, jakie zmiany? Jak już powiedziała Pani Kierownik, od 1 marca pracujemy na ogólnopolskim, centralnym, kompatybilnym programie o nazwie Źródło. Jeżeli chodzi o bazę Urzędu Stanu Cywilnego, nie do końca ten program jest taki, jakby pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego sobie wymarzyli, ponieważ z dniem 1 marca, kiedy testowaliśmy bazę produkcyjną programu, ta baza była pusta i na chwilę obecną akty urodzeń, małżeństw czy zgonów są aktualizowane. Aktualizowane, czyli przy zgłaszaniu urodzeń, rejestrowaniu małżeństw czy zgłaszaniu zgonów. No to jest ogólna wada tego programu, że jest pusta. Natomiast myślę, że z latami będzie coraz bardziej aktualizowana oraz akty poprzednie, z lat poprzednich będą wprowadzane i na tej bazie będzie naprawdę dobrze się pracować. Natomiast drugą zmianą, jaka powstała, to zniesienie również właściwości miejscowej. Tu jest też to odmiejscowienie, prawda? To nowe. Tak, tak. Myślę, że dogodne dla obywatela, czyli wydawanie odpisów czy pobieranie dokumentów do ślubu konkordatowego, czy złożenie wniosku o zmianę imienia czy nazwiska nie będzie odbywało się w miejscu, jeżeli chodzi o wydawanie odpisów sporządzenia aktu, a o wydawanie zaświadczeń miejsca Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela, natomiast w każdym wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego przez mieszkańca. Jak nadać numer PESEL i zameldować noworodka? To jest kolejna nowość. Na zasadach dotychczasowych, czyli do końca lutego, Urząd Stanu Cywilnego, rejestrując noworodka, sporządzając akt małżeństwa, informował Biuro Ewidencji Ludności o tym fakcie i biuro występowało do ministerstwa o nadanie numeru PESEL oraz meldowało noworodka. Na chwilę obecną przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice otrzymują praktycznie od ręki zaświadczenie z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania. Krzywa urodzeń w naszym Tomaszowie rośnie czy maleje? No nie wiadomo, czy się cieszyć, czy płakać, natomiast utrzymuje się na stałym poziomie. To myślę, że to nie jest źle. Oglądając migrację ludzi między innymi miastami, czy nawet wyjazdem za granicę, Ta krzywa utrzymuje się na poziomie od 900 do 1000 urodzeń rocznie. A relacja urodzeń do zgonów? No niestety zgonów jest więcej. Około 200 zgonów więcej niż urodzeń rocznie. I już nie możemy doczekać się, kiedy będzie to odwrotnie. Tak jak to już nie jest pocieszające. Tak, tak jak w latach 90., gdzie tych urodzeń było znacznie więcej od zgłaszanych zgonów. Jakie nowum jeszcze, jeżeli chodzi o dzieci? No wprowadzono, zacytuję tutaj artykuł z ustawy, wprowadzono zmianę, jeżeli chodzi o nadawanie imion. Niezależnie od obywatelstwa nadane imię może być imieniem obcym. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć. Czyli wreszcie imiona obcojęzyczne typu John, Richard, czy bardzo popularne u nas i chyba w całej Polsce imię Nikola będzie mogło być przypisane. I to niezależnie od płci, czy do dziewczynki, czy do chłopczyka, bo spotkaliśmy się, że dla nas Nikola jest imieniem żeńskim, natomiast spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie we Włoszech to również imię męskie. Tak, chłopczykowi zostało nadane imię męskie Nikola. A jak wygląda zmiana imienia bądź nazwiska formalnie? Formalnie można tą zmianę dokonać przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Nie jak dotychczas, czyli do końca lutego, przed kierownikiem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby. No, trzeba należy zgłosić się z dowodem osobistym. Na chwilę obecną jest to opłata 37 zł. No i teraz jakie warunki muszą być spełnione? No wiadomo, że jeżeli nazwisko czy imię, no imię raczej nie, ale nazwisko jest ośmieszające czy nieprzyzwoite, należy wskazać ten powód. Ale ustawodawca przewidział bardzo może fajne i niefajne rozwiązanie, ponieważ wskazał ważne powody, cokolwiek to ma znaczyć. Czyli to, że ktoś sobie na przykład, nie wiem, wymyśli, że ja sobie właśnie chcę zmienić imię, bo moje mi się już nie podoba, bąć nazwisko, to wcale może właśnie, nie to wcale nie oznacza, że zmienimy to nazwisko czy imię, tak. Bo ten ważny powód to nie jest to, że mi się nie podoba, czy jakieś widzi mi się. Wiele osób przychodziło, zanim osoby złożą wniosek o zmianę nazwiska, przychodzą dowiadywać się, jakie dokumenty muszą złożyć i informujemy, że muszą podać we wniosku te ważne powody. I wiele osób więcej już do nas nie przychodzi, ponieważ tych ważnych powodów nie potrafi wskazać. Ważność dokumentów stanu cywilnego. Czy taka zmiana nastąpiła? Tak, nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o zaświadczenia do ślubu konkordatowego. Wydłużono tą ważność z 3 miesięcy do 6, jak również zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Również do pół roku, bo zdarzało się, że osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński za granicą przychodziły do Urzędu Stanu Cywilnego, pobierały takie zaświadczenia, ale nie wyrobiły się za granicą z zawarciem tego ślubu. Czyli zaświadczenie traciło moc i musiały przyjechać jeszcze raz lub wystąpić za pośrednictwem konsula po takie zaświadczenie, a to się wiązało oczywiście z dodatkową opłatą. Zarejestrowanie związków zawartych poza granicą u nas jest możliwe. Jak najbardziej. Teraz odnośnie wydawania zaświadczeń. Jak to wygląda w przypadku związku jednej płci? No niestety, proszę Państwa, nie możemy wydać zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego osobie, która będzie chciała wziąć ślub, zawrzeć związek małżeński z osobą tej samej płci. Nawet za granicą. Tak, podlegamy pod prawo polskie, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Małżeństwo może być zawarte, jeżeli jest zawarte przez osoby o odmiennej płci. Nawet jeżeli tej osobie udałoby się zawrzeć związek małżeński za granicą, nie wiem w jaki sposób, nie może dokonać później wpisania, czyli rejestracji, tak zwanej transkrypcji aktu. Kolejne nowum to zawieranie związków małżeńskich poza miejscem Urzędu Stanu Cywilnego. Tak, chyba najbardziej wyczekiwany przepis dla nupturientów, czyli osób zamierzających zawrzeć związek małżeński. Naglądaliśmy się w telewizji, naczytaliśmy się w prasie czy w internecie, że ślub będzie można teraz poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego zawrzeć praktycznie wszędzie. Otóż, proszę Państwa, zacytuję artykuł, że miejsce ma zapewnić zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, a kierownik przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w okręgu rejestracji stanu cywilnego. Czyli nie można zawrzeć związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim, na przykład nad morzem w Ustce. Do tego będzie właściwie kierownik z Ustki. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, bardzo często... Jakie to są te miejsca? Bezpieczne? Uroczyste? To się dopiero okaże. Natomiast jeżeli chodzi o ślub podczas lotu balonem, bardzo podobno teraz wyczekiwany przez wszystkich. Bezpieczne, jest podłoga. Dla pani bezpieczne jest, czy to jest uroczysta forma? Powiedzmy, że tak. Pojęcie względne. Pojęcie względne. Dla niektórych tak, dla niektórych nie. Natomiast czy bezpieczne? Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego kiedyś napisał taki artykuł na temat tego ślubu zawieranego podczas lotu balonem. Są nupturienci, są świadkowie, jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który udziela ślubu. Dochodzi do strasznej tragedii, balon się rozbija, giną wszyscy. Nie wiadomo, czy ten ślub został zawarty, czy też nie, a to rodzi naprawdę poważne skutki cywilnoprawne. Tak więc ten lot balonem nie jest tak naprawdę bezpieczny. Pod wodą? Nie wyobrażam sobie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nosi na sobie łańcuch z wizerunkiem orła pod wodą i osób, które miałyby pod wodą wypowiedzieć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Czyli to, co nam pokazują media, to się w zasadzie mija z prawdą. Tak. To jakie miejsca są bezpieczne poza Urzędem Stanu Cywilnego? Bardzo często przed wejściem w życie ustawy nupturienci pytali o miejsce nad naszym Zalewem Sulejowskim. Terytorialnie możemy tam udzielić ślubu. No to miejsce musi być oddzielone, musi być, jak już mówiłem, bezpieczne. Wpłynął jeden wniosek. No właśnie, czy w Tomaszowie zdarzały się takie przypadki ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego? Jeszcze się nie zdarzały, dlatego że tak samo jak w ustawie o zmianie imienia i nazwiska, tak samo w dotychczasowej ustawie należało podać ważne powody, dlaczego nupturienci chcą taki związek zawrzeć poza lokalem. No i jeżeli pytali ustnie, co muszą zrobić, prosiliśmy o wskazanie ważnych powodów. I po raz kolejny nikt nie potrafił tych ważnych powodów wskazać. Udzielaliśmy ślubów poza lokalem, a jeżeli chodzi o szpitale, bo osoby były obożnie chore, no i ustawa przewidywała jeszcze wtedy udzielanie ślubu, jeżeli osoba była pozbawiona wolności i przebywała w zakładzie karnym, ale Tomaszowa rzeczywiście to nie dotyczyło. To w takim razie krzywa ślubów w Tomaszowie jak wygląda? No niestety krzywa maleje. W porównaniu z latami 90. do lat 2000. Jest tych ślubów mniej, natomiast przez ostatnie 5-6 lat ta krzywa utrzymuje się na jednym poziomie. Jest to około 400-500 ślubów rocznie. Mówimy również tutaj o ślubach dokonanych, o ślubach zawieranych za granicą i wpisanych później do polskich ksiąg. Natomiast wyjątkiem był rok 2013, gdzie w Tomaszowie było tych ślubów tylko 340, ale jak mówiła telewizja czy prasa, był to najsłabszy z roków od czasu wojny. Dlatego, że 13? Być może dlatego, że 13, nieszczęśliwa, chociaż nie sądzę. Których ślubów jest więcej? Cywilnych czy konkordatowych? Na chwilę obecną więcej jest konkordatowych, chociaż w ostatnim roku zauważyliśmy wzrost ślubów cywilnych. Było to około 40% wszystkich ślubów. No spowodowane jest to tym, że coraz więcej mamy w Polsce rozwodów, a najbardziej przykre jest to, że ludzie zawierając związek małżeński po 3-4 latach już się rozchodzą. No i nie mogą w tym momencie wziąć ślubu w placówce wyznaniowej, tylko przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Czy wiek ludzi wchodzących w związek małżeński uległ zmianie? Uległ zmianie. Dawniej to były roczniki osób, które miały 21-25 lat. W tym momencie ten wiek się podniósł do 27-32 lat. No spowodowane to jest, myślę, tym, że ludzie chcą ukończyć szkołę wyższą, znaleźć pracę, a dopiero później myślą o założeniu rodziny. Chociaż spotykamy się z przypadkami, że niektórzy twierdzą, że im papierek tak zwany, czyli odpis aktu małżeństwa czy akt małżeństwa, do szczęścia jest niepotrzebny. O jakich formalnościach muszą pamiętać ludzie wchodzący w związek małżeński? No, muszą zgłosić się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami osobistymi, dokonać opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł, a tu jeszcze wspomnę o opłacie za ślub poza lokalem. Jest to 1000 zł plus 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Jeżeli się zgłoszą, ustalamy termin. W porównaniu z kosztami weselnymi to aż wcale nie jest taka wygórowana stawka. Nasuwa się kolejne kontrowersyjne pytanie. W przypadku zmiany płci, ale już po zawarciu związku małżeńskiego. Aby zmienić płeć, należy zgłosić się z wnioskiem do sądu. I teraz należało zadać by sobie pytanie, czy sąd zmieni płeć osobie, która pozostaje w związku małżeńskim? My tylko wykonujemy wyroki, orzeczenia czy postanowienia sądu. Natomiast co nam zleci sąd, tego nie wiemy. Czy zdarzył się przypadek w Tomaszowie zmiany płci? Tak, zdarzył się przypadek zmiany płci, ale nie było to po ślubie. Osoba była kawalerem, stan cywilny kawaler, zmieniła płeć z męskiej na żeńską. Czyli nie było większych problemów? Myślę, że nie. No, sąd zgodził się na tą zmianę. My nanieśliśmy wzmiankę przy akcie urodzenia o zmianie płci i osoba w tym momencie może wystąpić o zmianę imienia. No i nazwiska, jeżeli końcówka nazwiska jest męska czy żeńska, prawda? Chyba że sąd wskaże w orzeczeniu czy postanowieniu, że tej osobie należy już zmienić imię czy nazwisko. Sporo jest tych zmian w świetle nowych przepisów. Panie Piotrze, podsumujmy te wszystkie novum. Zmian jest sporo, ale myślę, że na korzyść dla obywatela. No mówimy o tym odmiejscowieniu, czyli to jest duży plus. Mówimy o ogólnej bazie, czyli mamy podgląd do bazy PESEL, rejestru dowodów osobistych i bazy Urzędu Stanu Cywilnego. Mamy wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym, których wcześniej ustawodawca nie przewidział, a zdarzały się przypadki, że osoby, które chciały wziąć kredyt w banku, potrzebowały takie zaświadczenie. Spotkałem się z przypadkiem, gdzie osoba wstępująca do seminarium duchownego również potrzebowała takie zaświadczenie, a wydać Urząd Stanu Cywilnego takiego zaświadczenia nie mógł. No i przede wszystkim największa zmiana to ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. To jest dopiero początek, że wnioski o udzielenie takiego ślubu będą dopiero do nas wpływać. Czyli w tym przypadku te zmiany wychodzą nam na dobre, więcej korzyści. Więcej korzyści, ale musimy też pamiętać o tym, że ten nowy program niestety narzucił na nas produkcji większej ilości dokumentów. Tak jak dawniej nupturienci podpisywali tak zwane zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ono się mieściło na jednej stronie, tak teraz tych stron mamy 9. Czy ktoś pomoże wypełnić te wszystkie wnioski? Oczywiście, jak najbardziej, jeżeli ktoś się zwróci z taką pomocą. Chociaż one nie są trudne, tam są podstawowe dane, które nupturienci znają, czyli swoje dane osobowe, dane o zawartym małżeństwie, gdzie będzie zawierane, z jaką datą, dane statystyczne, które potrzebuje Urząd Statystyczny, ale jeżeli ktoś sobie nie będzie radził z tym wypełnieniem, jak najbardziej pomożemy. Proszę Państwa, usłyszeliśmy wiele zmian w świetle nowych przepisów. Czy okażą się na plus czy na minus, życie zweryfikuje. Dziękujemy za przekazane informacje. Naszymi gośćmi byli pani Beata Gamrot i pan Piotr Bernacki. Dziękujemy za miłą rozmowę.